Dzień dobry Państwu. Dzisiaj znowu jesteśmy na ogrodzie Malwa w Koszalinie. Chciałbym Państwu opowiedzieć troszeczkę o maju, ale ponieważ czerwiec się zbliża wielkimi krokami, to i o tym, co będziemy robić na ogrodzie w czerwcu. Tak się składa, że jest to okres, gdzie wydawałoby się niewiele pracy jest na ogrodzie. Co to tam wszystko pięknie rośnie, tylko że widzicie Państwo, jak rośnie, to i problemy się zaraz tworzą. Na przykład pięknie rozwijają się nam kwiaty jabłoni. Jest ich naprawdę mnóstwo, ale na takiej jabłoni część owoców sama opadnie, zawiązków. I jest to naturalny odruch każdego drzewa. Dlaczego? Tak się składa, że na przykład przy jabłoni do wykształcenia jednego owocu potrzeba 10 liści. Zdrowych, takich, żeby transpirowały. I przychodzi nam czasami przerzezać te owoce. Cienkim sekatorem, najlepiej takim nożyczkowym, pojedynczo rosnące jabłko będzie duże, wykolorowane. Drugą rzeczą, o której musimy pamiętać w czerwcu, to jest inwazja mszyc. Ja polecam wszystkim preparaty roślinne i stosować je należy przed pojawieniem się mszyc, bo one działają odstraszająco, a nie zabójczo. Jeżeli się pojawią mszyce, a pojawiają się na najmłodszych pędach, to niestety, ale trzeba te pędy usuwać. Chyba że no nie bardzo mamy jak, bo drzewo wysokie i problem się robi. Wtedy niestety, ale środki chemiczne stosuję. Ja zawsze polecam środek, który się nazywa Mospilan. Dlaczego? Dlatego, że działa on i na powierzchni liścia, i w drzewie, tak zwane wgłębne działanie. Polega to na tym, że do systemu soków dostaje się ten środek i doskonale działa przez 2 tygodnie na owady ssąco-gryzące, czyli między innymi mszyce. Ponieważ działka to nie tylko drzewa, ale także uprawy polowe, chciałem Państwu pokazać coś a propos mszyc. Mamy tutaj ładny zagon bobu i jest to roślina również przez mszyce uwielbiana. Mospilan również działa na to. Ponieważ mospilan ma około 3 tygodni karencji, więc śmiało w takim stanie, gdyby się mszyce pojawiły, można pryskać nim. Pomidory, jak Państwo widzicie, w namiocie foliowym. Ktoś powie, że jak to, ciemny, nic nie przeszkadza. Pomidory i ogórki lubią ciepło. A żeby słońce nie uszkadzało roślin uprawianych w namiocie, czy pod folią, czy w szklarni, to na przykład szklarnie powinniśmy wybiałkować od środka po to, żeby promienie słoneczne były nie tylko rozproszone, ale także jakby lekko osłabione. Temperatura w środku będzie, a nie będzie tego efektu porażenia słonecznego. Truskawki, proszę Państwa, to jest niebezpieczeństwo szarej pleśni. Różne są szkoły. Ja twierdzę, że lepiej sobie dać spokój z chemiczną ochroną tych truskawek, ponieważ no, będziemy jeść chemię. Chemii dość jest z tych wielkich plantacji. Niech na naszych działkach ona będzie naturalnie świeża, czysta. A jak się pojawi szara pleśń, po prostu zrywamy te owoce i daleko je
wynosimy. Najlepiej do kompostowanych odpadów. Szara pleć lubi dwie rzeczy. Wilgoć i ciepło. Zresztą wszystkie grzyby uwielbiają to. Ja ciągle powtarzam wszystkim, że należy podlewać działkę rano. Rano to są najlepsze warunki. Dlaczego? Gleba jest jeszcze po nocy taka ostygła, nienagrzana. No więc nie ma szoku termicznego roślina, nie podlano wodą, nawet odstało. Poza tym druga sprawa, odstała woda. Nie wolno lać z kranu bezpośrednio przy pomocy węża. Wiem, że to jest łatwiej, ale proszę Państwa, a kto lubi zimne prysznice? Takie retoryczne pytanie, no wiadomo. Roślina tak samo reaguje negatywnie. Jeżeli podlewamy w południe, to my produkujemy chmury. My nie podlewamy działki, my produkujemy parę wodną. A wieczorne podlewanie, to jest to, co mówiłem. Wspaniałe warunki do rozwoju wszelkiego rodzaju grzybów. Bo będą miały i ciepło, i wilgotno. A i ciemno będzie, to też jest istotne. Działkowiec ma tutaj takie dwa rządki czosnku. Sądząc po wielkości, jest to czosnek zimowy, czyli posadzony późną jesienią. I z jego stanu wynika, że mocno potrzebuje nawozu. Ale jakiego? Najlepiej, proszę Państwa, gnojówka. Czy to z pokrzywy? Teraz pokrzywy rosną, świeżutkie, nastawiają się doskonale na taką gnojówkę do podlewania. Bierzemy do wiadra, zbieramy świeże pokrzywy, zalewamy wodą i w momencie, kiedy skończy się takie gazowanie, bąbelkowanie, piana zniknie, nadaje się do podlewania. Jest to, powinniśmy ją rozcieńczać w stosunku 1 do 10, czyli na litr gnojówki 10 litrów wody. I można podlewać. Efekt jest, powiedziałbym, piorunujący, ale w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa, czyli szybki. Pomaga nie tylko lepiej rosnąć rośliną, ale także zwalcza i odstrasza wiele szkodników. A wbrew ogólnej opinii, w czosnku też są szkodniki, tylko mało kto o nich wie. Dziękuję. Drodzy Państwo, te drzewa doskonale znacie. Ja specjalnie pokazuję Wam w kontakcie z moją twarzą, żebyście widzieli wielkość kwiatu. To jest jedna z moich ulubionych, nie ulubiona, jedna z moich ulubionych magnolii, odmiana Atene. Przepiękne kwiaty, te kwiaty są takie mięsiste. Jaka wielkość, jaki kolor widzicie? Jaką odmianę powinniście w swoim ogrodzie posadzić? Zacznijcie od tego, jaką mamy wielkość ogrodu. I wtedy wybieramy, bo widzicie, że to jest mała sadzonka, czyli to będzie drzewo duże. I ona ma tutaj przyszłość, bo miejsca ma dla siebie dużo. Sprawdzamy, jakie miejsce. Jeżeli mamy miejsce osłonięte, czyli zobaczcie, nie wieje, nie ma przeciągu, startujemy z magnolią. Jeżeli chcemy mieć magnolię, która kwitnie bardzo wcześnie, jest raczej dużym krzewem niż drzewem, to będzie magnolia stellata. A na przykład może być stellata rosea. Różnią się tym, że jedna ma kwiaty bieluśkie, a druga białe z lekkim wyróżowieniem. Jeżeli chcemy mieć o późniejszej porze większe, będą to odmiany solężana. Oczywiście jest jeszcze denudata, która ma piękne, duże liście. Są siboldiana, które kwitną dość późno. I tutaj jaką wybierzemy, to zależy po prostu od Waszych preferencji. Jakie mamy stanowisko, ile mamy dla niej miejsca, czy chcemy mieć wcześnie kwitnącą, średnie, czy późno kwitnącą. Do tego ja czuję, a Wy przyjedźcie powąchać. Ta magnolia lekko pachnie.
Czyli jeżeli chcecie zobaczyć na żywo, a spieszcie się, bo już zaczyna opadać, zapraszam. Obejrzyjcie magnolię. Za chwilę pokażę Wam jeszcze jedną odmianę, zupełnie odrębną, różną od tej, którą widzicie. I tu mamy kolejną magnolię. Jak widzicie, na pewno będzie to duże drzewo. Magnolia o wdzięcznym imieniu Jenny. Dwojaka barwa. Jak rozkwitnie, popatrzcie, jest taka różowość srebrna, a w pąku jest bardzo ciemny, bordowy kolor. Oczywiście, jak u każdej magnolii, akurat tej odmiany, najpierw pojawiają się kwiaty, potem zobaczcie liście. W przypadku każdej magnolii, może solężana jest bardziej odmianą, taką, która jest bardziej wytrzymała na nasze warunki klimatyczne, ale drodzy Państwo, raczej trzeba tej magnolii zapewnić takie stanowisko, gdzie ona naprawdę osłonięta jest od wiatru, gdzie nie ma przeciągów. W zamian za to, jak widzicie, obdarzy nas urodą o tej porze, urodą obfitości kwiatów. Czyli wybierajcie magnolię, jaka tylko Wam się podoba, ale mierzcie siły na zamiary. Czyli mierzymy swój ogródek, wielkość, mierzymy to, jaką chcemy mieć. Czy ona będzie piękna w kwiatach jak Atena, ciemna jak Jenny, czy na przykład jak Stellata śnieżno-biała, obsypana jak panna młoda kwiatami. To już zależy od tego, jaki macie po prostu gust. Zobaczcie, obok mnie kolejna odmiana, która dopiero gdzieś w pąku, popatrzcie, gdzieś pąki zaczynają rozkładać się. Tu już mamy inny kształt kwiatu, jest bardziej kielichowaty, biały, z lekkim wyróżowieniem. Czyli tutaj mamy prawdopodobnie odmianę Betty, która będzie miała kwiaty troszeczkę później niż Atenę, niż Jenny.